Prawda, i prawie przez cały LCS ułożyłem drogę, a ten sobie wyszedł. Zaklikaj ZDP, ZDP, ZDP. Ja jeden na Saberynach, on nie ma czasu, żeby sobie niku zmienić. A ja mówię, więc zmień, bo wiedzie ktoś inny na ciebie skargę doniesie. Zresztą ja sobie też już screena przygotowałem. Siedział zioło na TS-ie, on mówię, zioło, mówię, napisz, mówię, bo siedzi na jakiejś stacji, żeby go ten ładnie poprosił, żeby zmienił numer, jak nie chce mieć skargi. A ten za chwilę do mnie pisze. Ty donosicielu, jak mogą. No kurwa, nie ma 10 sekund. Bo wiesz, problem jest z tym momentem, kiedy musisz jednocześnie wdusić gaz i sprzęgło i powoli już popuszczać to sprzęgło, bo na klawiaturze to albo 1, albo 0, albo wciskasz, albo nie. I No, jak no. puszczasz Jak to do puszczasz. klawisz sprzęgła, zostaje tylko gaz, no i oczywiście szarpiesz. Lipskiego trzeba wywalić. O, luzaka będę miał fajnie. A co żeś mentary zrobił tam tablicę dyżurny styczny w powietrzu? Co, jeszcze raz? Po co zrobiłeś stacyjny? No to musiała się przesunąć. Ogólnie ta wersja na 8.3 to ja w niej nic nie robiłem. To jest taka, jak dostałem od ISDR-a. Dobrze, że nie wiesz. Nie pan. Sorry, nie słyszałem. A to dwa razy gotów do jazdu to przez przypadek, bo się klawisz teraz zbugowała. Marco, wywaliło ci słyszę. Nie jest. Wywaliło ci ze zbudera, najmo. To ludzie z strony muszą. Ale na Z.
Dopiero będzie miał pierwszą tarczę na Kaliku. Widzę, że Tomasz nie wpadł na pomysł, żeby jak z koronawirus pojechać do A ja zrobiłem myk. Jakby jeszcze dodatkowo się lokomotywy psuły, to już w ogóle byś nigdzie nie wyjechał. Teraz działają, widzisz, jak dużo kolejników. To nie dosłyszałem. Pośpiecha. Hello.
To jest? To jest ktoś? No ja. No mówił tam też, że jest. Tomaszu, bo. I pruszcz. Teraz wkurzam się, bo mi myszka. Halo, dzień dobry. Halo? Halo. Halo, nie opuszczajcie mnie, halo, potrzebuję waszej pomocy. A co tam masz? Właśnie teraz przyszedłem jakiś koleś, podobno jest już na stacji i jeszcze nie przyjechał. Napisałem, że jechał 30 km. No ja go o tym poinformowałem, jak jeszcze na wycieczkach był. Ale to też mu napisałem, że musi niech 30 jedzie, bo się po kolei. No to mówiłem, że poinformujesz. Jeszcze. Jedzie ogólnie 33, ale dobra, Luj. Chyba kolejny przyjechał do mnie jakiś kole.
I kto tu mówi? Ten, co teraz do mnie ma przyjechać? Nie, to ja dopiero 55 mam wyjazd. 11.024. 11.024. A czym ty jedziesz? Jeśli ile? Ludzie rodzaj. N57875. A jaki masz ten numer tego po tego, tego? Czego? No ten numer po pociągu. 11.024. A to ty jesteś ten, impuls. On mnie jako impuls wpisał? No jako Roy masz, jesteś wpisany. O, już o, tamten, już, ej, już mam następny pociąg jako wpisany, ten... ten, ten... To jest a, jedno, ja to tak? Wysyła... Pociągi na stacji, coś niemożliwego. Dobra, bloki. Teraz tak. Teraz nie wiem, który TMS to jest towarowy, spalinowy. 2115, to poczekaj, to jest który? Ja witam, ja go nie mam w moim składzie, halo. User left your channel. Ja go w składzie nie mam. Jak on tu wjechał? 62202, takie pytanko, kończysz tutaj czy nowy rozkład? To zostawisz mi wagony. Ten, ja ci odepnę. Albo ty odepnij wagony i odjedź lokiem, to zostaną twoje wagony. Że co, tam nie było pociągów, jak w offline jesteś, to stacji nie ma i po prostu jakby na nową sesję się czytuje. Oj, czekaj, tutaj mam jakiś GR, czekaj. Tu mam jakieś dwie rzeczy, poczekaj, Ruda ta ludzka, GR1 lewy. Gdzie to jest? GR. GR. O Boże. To coś tam podobno zniknął, jakby to ująć. Nie wiem, co słyszałeś. No tam już pół roku czy coś, nie miał właśnie żadnych tych rozmów, nic. Przynajmniej tyle. Co działa? Teraz ogólnie mam najmniej tego, najmniej punktów, jeśli chodzi o reputację. Zgadnijcie, ile mam. Strzelam, że minus 2. Byłem pierwszy. Ja już mam dość tego, gdzieś porobiło się gucio i nie chcę się już jeździć. Także możesz usunąć ten rozkład mój i tego. Ja jutro wejdę, spokojnie sobie pojeżdżę. Aha, okej. Okay. Zaraz
aż mi się wpakuje w zad. No nie mogę tutaj, kurde. Matko. Także jakby co, to do dzisiaj później. No bo czekaj, czekaj, bo ja już jestem na ochronnym. Zmieniaj zwrotkę szybko, bo poleci za mną. Już. Dawaj go tam na bok, ściskaj. Kurde, Dziwnowica też chciał we mnie wjechać. To jest jakiś Izzy. A ta ten 12 to kursuje od ciebie? Bo coś tutaj mam popieprzone bez UDR-ze. 112? To ja. Jestem zasmucony. Otwieram stację jak nigdy i nikt nie jeździ. A na czym siedzisz? Klasy. Na brzozie. Dobra, już jestem ochroniony. Warto jeszcze jechać? No rzeczywiście szybko. Szkoda tylko, że tu się nie da do semaforów kształtowych no, dla strażników W19 i W20, bo u mnie by się dzięki, wyjątkowo przydało. Zaraz ja cię wcisnę, kurde. Ochroniony jestem, a ty walisz mi RS-a jeszcze. Do mnie do pierwszej w nocy. A nawet nie wiem, co przede mną te ostatnie na końcu one trafiły do Sącza tam na popych właśnie. No to one były w Sączu, a teraz? Stoją gdzieś w krzakach i gniją. One w Poznaniu stały, ale tam jakieś słuchy były, że one do Intercity gdzieś były na Prokocimiu na chwilę. Teraz niedawno, jakiś może z rok temu. Na razie nie wiedzą, co z nimi zrobić, gdzieś tam był. Za Baranowice otworzył, to dwutor. Masz tam ma długie szlaki, bo ja prosto nie znam. Bo na blokadzie mam tak jakbyś mnie wystawił, nie ten, postawił wyjazd, a on nie wyjechał. Ja prosto nie znam, dlatego pytam, nie? Rysiu. Rysiu do Deszczowa.
Dziękuję. Masz tam 2, 2, 4, 9, 5, może mieć informacje dla mnie do przekazania przez ciebie. Wróć, ale masz obłożenie. No nieźle. Przeczytaj mat z WDR-a. Nie ma to jak nocna zmiana. Zobaczcie, jak jest spokój, jak jest fajnie. Spokój, cisza, jakieś rzeczowe rozmowy. Ktoś ma jakieś spony włączone? No deszczu. Tak, brzoza. Zatrzymało nic statki, a było chyba za 3 pociągi. Tedek ma swoje humory. Dokładnie. Jestem pod TZ2. Ja tylko jeszcze wiecie co wkurza, że po prostu, no nie wiem, chcesz zostawić wagony, odczepiasz, urywasz, zostawiasz sobie no i... stację i nagle kurwa są spawny, nie? Zero, zero ciśnienia, koniec. No to jest upierdliwe. I w trakcie takiego robić, wiesz, jak siedzisz na majestacie, żeby po prostu, no, nie żeby sobie nie zabił toru, nie? Nie wiem, ja tam się na tej programowaniu nie znam, nie wiem, czy to jest spowodowane, że tak to się dzieje. Deszczu, kiedy szlak C będzie wolny? Jak potrzebujesz, to dawaj do mnie po niewłaściwym. No, u mnie po niewłaściwym się za bardzo nie da. No to musisz czekać, bo dojeżdżasz ode mnie. Ten 93454? Nie, nie, potem mam towara 22495. No faktycznie widzę, że on coś 15 na godzinę coś tam. Nie idzie ta jazda. No chyba rozrób. Gadaj, elegancka maszyna. Ale ci powiem, lepsza niż jest niż trumna. O, no tu bym się akurat nie zgodził w sumie. No przynajmniej na trumnie tak nie trzęsie. No ale trumna to jest praktycznie ten sam silnik, tylko mocniej doładowany i ta sama prądnica, kurde, i ona idzie na parametrach granicznych. Nie te pieprzone boczniki z automatu. Ma tą niepodważalną zaletę, że sprężarka nie jest na wale, tylko jest z silnikiem elektrycznym napędzana. No to jest plus akurat. I dlatego się te drgania nie przenoszą. Droga, to jest to słucham. No to nie jest ze sprężarki, już tak zgania. To ja ci tą blokadę zerwałem, jak chcesz tam puszczę, co tam potrzebujesz. Dobrze, to zaraz 111.042 puścimy. Po prostu na trumnie masz lepiej odsprężynowany już ten silnik.
No ale no większość jednak tych brygań na SMC to od sprężarki jest, bo raz miałem okazję na Odolanach widzieć stonkę właśnie, która miała odpięty ten wał do sprężarki, no i przy włączonym silniku no był spokój w kabinie. Ci powiem, dużo zależy od wyważenia też elementów. Raz miałem na jak robiłem w Sączu, jak oni robili za czasów Zenteku spalinówki, to raz miałem usterkę, że ten zamocować płyty styczników SNF-ów, co nie jak masz na tym na